Cześć, słuchajcie, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w planach, słuchajcie, Alkmaar. Chcę pokazać wam to miasto i przy okazji też ja chcę zobaczyć to miasto. Teraz idę się przejść do kawiarni na jakieś śniadanko. Idę do centrum, to jest około 40 minut w jedną stronę, więc przy okazji zrobię sobie taki dłuższy spacer, z racji tego też, że mało trenuję, mam mało tej aktywności fizycznej, więc staram się chociaż spacerować, także zapraszam was na dzisiejszego vloga. Spędzicie ze mną fajny dzień, mamy piękną pogodę, więc myślę, że będzie fajny materiał. Zapraszam do oglądania. Generalnie Holandia kojarzy się z dosyć deszczowym krajem i faktycznie jest tutaj często brzydka pogoda. Natomiast jak już wyjdzie to słońce, to widoki, jakie można zobaczyć na zewnątrz, są przepiękne. A spacerowanie w taką pogodę jest tak relaksujące. Naprawdę, zobaczcie sami. Ja, maar het is duur in de... Wszystkim. Słuchajcie, już wróciłam do domu. Trochę minęło jakieś 2 godziny. Odpoczęłam, przebrałam się, zrobiłam troszeczkę inny make-up, bo wcześniej w zasadzie nie miałam w ogóle. Ale za niedługo już wychodzę, ponieważ chcę jeszcze wysłać paczkę. Jest to paczka dla mojego taty, prezent, w zasadzie spóźniony prezent na jego 50. urodziny. I kupiłam mu 2 perfumy. Mam nadzieję, że mu się spodobają. Ja ogólnie dzisiaj chciałam się ubrać troszeczkę inaczej, ale no, nie jest za ciepło, w sensie jest ciepło, ale wieczorkiem będzie już zimniej, słońce już też troszeczkę zaszło, są chmurki, pokażę wam. Ta zmieniła się do takiej, no i w zasadzie czasami te słońce wyjdzie, ale głównie jest wiatr, no i ta pogoda jest taka, zresztą słyszycie. Kupiłam dzisiaj jeszcze taką doniczkę w Action na tego storczyka. No i tutaj mam moje kwiatuszki, które już w zasadzie są stare. Już mają ponad tydzień, więc jutro w zasadzie jest niedziela, więc czas kupić nowy bukiecik za jakieś 12 euro. To jest coś, co po prostu muszę mieć w pokoju, muszę mieć kwiaty w pokoju. Dzisiaj też kupiłam sobie magnes, bo wydaje mi się, że mam niedobór. Kupiłam też takie haczyki, żeby sobie przyczepić właśnie gdziekolwiek. No i powiem wam, że jeszcze mam w sumie 4, na razie przyczepiłam 2. I są mega spoko, będą na ręczniki. A moja dzisiejsza stylówka standardowa, taką już widzieliście. Kupiłam nowe buty, białe, które też w zasadzie wam pokażę. Tak wyglądają. Tutaj się powinno powiedzieć zdjęcie. I naprawdę te buty są zarąbiste, wygodne, pasują do większości rzeczy. Słuchajcie, chcę dzisiaj jechać do Alkmaar, ponieważ w zasadzie nigdy tam nie byłam. Jest to większe miasto, bardziej zapracowane, więcej możliwości, jeśli chodzi o znalezienie mieszkania, pracy. Więc chciałabym zobaczyć, jak wygląda to miasto, bo może będę tam mieszkać. Takie są plany. Hornie jest bardzo fajne miastem, ale to jest w zasadzie takie miasteczko, gdzie wszystko jest na miejscu, ale myślę, że bardziej bym się rozwinęła właśnie w Alkmaar. Nie wiem, gdzie pójdę, nie mam żadnego planu. Zobaczymy w trakcie. Do Alkmaar jadę 30 minut, no i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Także widzimy się za 30 minut. Nie wiem, czy wiecie, ale Holandia została, że tak powiem, zbudowana na wodzie.
więc tej wody jest tam naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o Alkmaar, wygląd miasta jest podobny jak do większości miast, to jest takie typowe dla Holandii. Na pewno jest większe centrum z większą ilością lepszych sklepów, można znaleźć tutaj więcej modeli butów niż na przykład w Amsterdamie i generalnie spacerowanie jest przyjemniejsze niż w Amsterdamie, przynajmniej dla mnie, bo tam jest dużo ludzi, wszystko jest takie małe i Amsterdam mnie na przykład szybko męczy. By the way, jeszcze wstąpiłam do H&M-u i kupiłam bardzo fajne spodnie, polecam. Długo nie byłam w Alkmaar, ale naprawdę fajnie spędziłam czas, wolny czas i też wstąpiłam do bardzo dobrej restauracji, mieli tam pyszne jedzenie. Zamówiliśmy żeberka i ja też mam taki makaron z czymś, nie wiem, ale było wszystko bardzo dobre, dodatkowo deser, no i widzicie, że wyszłam zadowolona. Słuchajcie, właśnie skończyłam jeść w pysznej restauracji, naprawdę. Jezus. W ogóle patrzcie na tą piękną łazienkę, piękną, fajnie zrobiona. Mamy godzinę 19:30 i będziemy wracać już do domku. Słuchajcie, będę nagrywać Q&A i próbuję zrobić ładne tło, ale no lepsze nie będzie. Czyli słuchajcie, dzisiaj takie szybkie dokończenie poprzedniego vloga, wczorajszego vloga, ponieważ startuję dzisiaj z szybkim Q&A, ponieważ wybrałam tylko 5 takich chyba najciekawszych pytań, które mi zadaliście na Instagramie. By the way, zapraszam Was na mojego Instagrama, jeśli ktoś mnie jeszcze nie obserwuje. Startuję z pierwszym pytaniem odnośnie mojego poprzedniego związku. Czy rozstałam się z moim ex w przyjaznych emocjach i czy dalej utrzymujemy jakikolwiek kontakt? Odpowiedź brzmi nie utrzymujemy żadnego kontaktu, ja bym nawet nie chciała utrzymywać żadnego kontaktu, a nasze rozstanie było raczej w nieprzyjemnych emocjach, w negatywnych i rozstaliśmy się tak, nawet bym powiedziała, w nienawiści, dlatego stąd też nie mamy już żadnego kontaktu, lepiej żebyśmy nie mieli. Więc ja teoretycznie w sumie zamknęłam ten rozdział, nie chcę do niego wracać, została duża blizna. Jedyne czego żałuję to, że nie skończyłam tego, że tak powiem, toksycznego związku wcześniej. Ale więcej tutaj nie będę wchodzić w szczegóły. Następne pytanie. Jak dogaduję się w Holandii? Mówię po angielsku. Mój angielski już dobrze śmiga. Już przełamałam swoją barierę dawno temu i w zasadzie teraz jedyne co mi pozostało to douczyć się takich rozszerzonych słówek, takiej rozszerzonej gramatyki, której tak naprawdę na co dzień nie używa się za dużo, bo takie podstawy, które są najważniejsze do komunikacji już opanowałam. Tutaj angielski robi główną rolę, a jeśli chodzi o przyszłość, to uczę się tego holenderskiego. Mam też styczność z tym językiem holenderskim na co dzień, więc myślę, że bez problemu go też za jakiś czas opanuję, z czego się bardzo cieszę, bo to mnie na pewno otworzy wiele dróg i możliwości pracy w wielu miejscach, już nie przez agencję. Lecimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie tutaj jest odnośnie mieszkania. Czy już chcę na stałe zostać w Holandii i czy planuję wrócić kiedykolwiek do Polski i tam mieszkać? Myślę, że już jestem taka utwierdzona w przekonaniu, że nie wrócę do Polski mieszkać. Co tutaj planuję swoją przyszłość? No i po prostu marzę o tym, żeby już znaleźć tutaj mieszkanie, bo to by ułatwiło wszystkie sprawy, które teraz mam. Może tak się zastanawiacie, dlaczego się tak patrzę w tamto miejsce cały czas, ale jakoś tak lepiej mi się myśli i generalnie jest dzisiaj ładna pogoda. Więc tak liczę jeszcze, że pójdę na spacer. Ktoś mi zadał, jak się czuję. Na ten moment powiem Wam, że jestem już szczerze wyczerpana. Nie mówię Wam tego, bo też nie mam takiej potrzeby, ale czasami po prostu chciałabym, żebyście wiedzieli,
co się u mnie dzieje, jak się czuję, co mam w głowie. Tylko tak wspominałam na mojej storce na Instagramie, ale mam teraz naprawdę duże problemy. Duże problemy ze stresem, które wiążą się też z moim zdrowiem, ponieważ na co dzień borykam się z nieprzyjemnymi bólami w okolicy klatki piersiowej, w okolicy serca, który czasami promieniuje nawet do ręki. Wiem, to nie są za dobre prognozy, bo stres jest po prostu najgorszym czymś, co może być, który bardzo wyniszcza psychicznie i fizycznie. No nie mogę tego wyłączyć, walczę z tym codziennie, jest ciężko. Dlatego jakby mam nadzieję, że ten taki najgorszy okres bardzo stresujący minie i że wszystko się ustabilizuje. Ta stabilność jest bardzo ważna ze względu na to, że nienawidzę nie móc siebie realizować. Nienawidzę nie móc realizować swoich planów. No ale czasu nie przyspieszę, jakoś sobie daję radę. Nie wiem w sumie, co mam jeszcze powiedzieć. Gdzie zawsze jak nagrywam, to musi mi się rozładować telefon. Ale wracając do w sumie ostatniego pytania, jak wygląda teraz mój styl życia, jak wygląda tutaj jedzenie i jaka jest moja waga? Słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia, jaka jest moja obecna waga. Jeśli chodzi o mój styl życia teraz, to w zasadzie jedyną aktywność, którą mam, no to jest praca. I naprawdę robię długie spacery po 40 minut, po godzinę. Staram się naprawdę dużo spacerować w ramach tych treningów, których teraz nie mam. Jak tylko jest ładna pogoda, a teraz tej pogody jest coraz więcej, to wychodzę na dłuższy spacer. Jeśli chodzi o jedzenie w Holandii, to w zasadzie nie widzę takiej większej różnicy. Natomiast wiadomo, że urodziłam się w Polsce i jestem gdzieś tam przyzwyczajona do tego polskiego jedzenia. Brakuje mi niektórych produktów. Czasami tęsknię za takim tradycyjnym polskim obiadkiem, na przykład rolada z kluskami. To jest coś, co zawsze jem, jak przyjeżdżam do Polski. Jeśli chodzi o mięso tutaj, to jakoś tak mam wrażenie, że jest naprawdę średniej jakości i ograniczam się tylko do jednej ryby w tygodniu i tak może dwa razy zjem kurczaka. Jeśli chodzi o inne mięsa, to raczej nie kupuję, bo naprawdę z tym mięsem tutaj jest coś chyba nie tak. Mam obok polski sklep, więc też mam twaróg na wyciągnięcie ręki. Odpowiedziałam już na 5 pytań. Czas pożegnać się i zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przepraszam Was od razu, że te odcinki pojawiają się teraz dosyć rzadko, ale mam taką sytuację, jaką teraz mam. I wrócę jeszcze na YouTube'a silniejsza. Filmy będą częściej, będą lepsze, bo gdzieś tam cały czas z tyłu głowy mam to, co muszę zrobić, ale no teraz coś mnie niestety ogranicza, jest mi trudno, ale życie nie jest najłatwiejsze na jakimś etapie. Czasami przychodzi coś, co wcale nam się nie podoba i po prostu musimy przymknąć oko, jakoś to przetrwać. Ja kończymy odcinek, zapraszam Was na mojego Instagrama, zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z tymi filmami i z przyszłymi, z nadchodzącymi. Także buziaki, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.